kupię kołyskę mało przechodzoną. Wynajmę amanta na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Kto pisze te ogłoszenia? Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. Teraz wolno. Przebyliście daleką drogę z Ofiru. Daleką i pełną niebezpieczeństw, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. Bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Mówi.
Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? Powiedz, podoba ci się nasze rzemiosło? Nawet bardzo. To nic w porównaniu z tym, co mógłbym ci zaoferować, gdybym nie stracił moich schematów rzemieślniczych. Co się z nimi stało? Podróżowałem z przyjaciółmi, gdy zaskoczyli nas bandyci. Schematów mi nie żal, ale w napadzie zginął jeden z naszych. Spróbuję odzyskać twoje schematy, jeśli to możliwe. Godne króla będą przedmioty, które powstaną dzięki zawartym w nich wskazówkom. Gdzie zostałeś napadnięty? Przy skrzyżowaniu traktów, niedaleko. Ja słabo znam okolice. Nie potrafię dać ci dobre wskazówki. Na północ stamtąd był jakiś zrujnowany duży dom. Poradzę sobie. Masz niezwykłego wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są rącze jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Harley! Pokaż, na co cię stać! Ruszy! Nie oszczędzaj rumaka! Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy. Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni,
pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. No! Naprzód. Ten cały czarny cysosz to mnie może pocałować. Hej, Wiedźminie! Ej, ty! Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everec. A, w środku jest! Szukam Olgierda von Everec. Nie ma tu takiego. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty? W życiu, to ja jestem Olgierd. Wszyscy jesteście Olgierdem, tak? A jakże? Jeden mężczyzna w trzech osobach? To które z was ma jaja? A które mózg? Nie śmiejesz się? Znaczy, że ty nie jesteś ten od mózgu. Nie. Ja jestem ten od pięści. Dobra.
dobry jesteś. Nadawałbyś się do naszej kompanii. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Jak cię zwą? Geralt z Rivi. Dam ci radę, Geralt z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc... Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Szczerze mówiąc, wolę twórczość Paxa Gernsta. O, czyli szkoła kowirska. Studiowałeś w Oxenfurcie? Nie, ale znam kogoś, kto studiował. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przegąsimy coś. Ataman Olgierd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami! No, to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki Imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłały się do kanału? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją! To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir.
Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Hej ty, kocioczka! Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocioczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocioczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Cleavert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi i uciął mu łeb. Mów dalej. Cleavert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cleavert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Cleavert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocioczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w alchemii, karczmie przy rynku.